Jeszcze mega hulajnoga, czy już skuter? Bo 1,30 m do bagażnika wejdzie do takiej bardzo skąpej windy portugalskiej, to z dużymi trudnościami. I kurczę, wiesz co, środek transportu, ostatnia mila i tak dalej. I normalnie myślałem, że hulajnogi to są dla ludzi z miasta, po prostu. Wysiadasz z autobusu, rozkładasz hulajnogę, dojeżdżasz do bloku, nie? Jak masz troszeczkę dalej. Ale okazuje się, że są już, ja wiem, no właśnie, czy to można nazwać hulajnogą jeszcze. Okazuje się, że są już takie potwory z pełną amortyzacją przodu i tyłu, z kilowatowym silnikiem. Stary, to jest szybsze niż motorowe. Do dojazdów również dla mnie, bo na razie to sobie tym ganiam po Portugalii, ale zobaczymy, czy się sprawdzi w Polsce w lesie, bo chciałbym spróbować, czy może cała walka z rowerami, czy ona w ogóle ma sens. No bo jak oni nas tak strasznie, wiesz, próbują, że nie wolno ci sprowadzić roweru, rowery będą, wiesz, rowery elektryczne w tej chwili są w cenach takich jak motocykle. Ale to jest... No ja ci powiem, że to, ten Kukirin G2 Max ma takie osiągi, że lekko strach. Nareszcie ma kciukową manetkę, czyli możesz normalnie sterować, nie musisz kręcić, czyli masz... I ogólnie to jest, wiesz, rzecz bardzo przyjemna w użytkowaniu, bo jak jedziesz, masz taką poczucie kontroli nad światem. To, co dlaczego ludzie uwielbiają kupować SUVy, że patrzysz na wszystko z góry. Jesteśmy tak zbudowani, że jak patrzymy na rzeczy z góry, to odczuwamy zadowolenie. Dlatego między innymi tak bardzo lubimy chodzić po górach, wyobraź sobie. Że uwielbiamy patrzeć i jak najdalej widzieć, bo wtedy widzimy, czy nie ma gdzieś jakiegoś zagrożenia. I kurczaki. Na razie jeszcze nie skakałem i powiem ci, no bo tutaj są kamienne chodniki. Jeździłem sobie również po drogach i nie jest to za bardzo. Naprawdę nie jesteś za drogą. Producent podaje, że to jest 50-60 km na godzinę prędkość maksymalna. Ja ci powiem, że na dwójce to jest 30 kilka i w Portimao lubią być korki, więc bez większych problemów jesteś najszybszym autem na drodze. I mało tego, wiesz, wszyscy muszą objechać, dojechać do kolejnego ronda, zawrócić i wjechać do Lidla. A ty? A mówisz. Przechodzisz przejściem, żeby było porządnie. Zioł, jesteś pod Lidlem. I każda wyprawa po zakupy jest o połowę krótsza. Nie wiem, na razie jeszcze nie jeździłem tym sportowo, więc nie mogę się doczekać. Chyba już nie będę kupował tutaj kasku i wydaje mi się, bo ja mam trochę tą głowę już porozwalaną w różnych miejscach, że po to, żeby na tym skakać i szaleć, to jednak najpierw kupię sobie kask. A zwłaszcza, że wiesz, surfing też się stał dużo popularniejszym sportem, to oznacza, że jest dużo więcej ludzi, którzy sobie niezbyt radzą, dopiero się uczą, a też się nie zajarali tym tak bardzo, żeby wiedzieć, czego nie powinno się robić i wypuszczają te deski i tak dalej, więc kupię sobie kask, który będę mógł też używać we wodzie, nie? I wtedy ci opowiem, co można. Bo tak jak patrzę, co robią inni, to jestem zajarany. Od strasznie dawna nie byłem tak zajarany, bo nie tylko, że załatwia to transport to na lato, z tymi oponami to i wiesz co, i nawet są błotniczki, z tymi oponami to nawet na mazowieckich piaskach jest szansa, że sobie poradzi, bo pod tym kątem był wybierany, żeby poradził sobie na mazowieckich piaskach. Szkoda, że rowery nam tak załatwili, że nie ma rowerów z kilowatowym silnikiem, nie? Tutaj też producent zrobił wersję z dwoma silnikami, czyli przód i tył, ale ja ci powiem, że po tym jak jeździłem 8-kilowatowym i bajkiem, który miał przód i tył silniki, prawie się zabiłem, bo niestety on straszliwie wyjeżdża wtedy z zakrętu, jak tylko dodasz gazu, to postanowiłem, że może kilowat mi wystarczy. Bateria jest wielka, jest 20 amperogodzin, 48-woltowa bateria. Oni podają zasięg 50-60 km, czyli stary, do pracy z powrotem bez ładowania, nie? I wydaje mi się, że jeżeli to jest przyszłość mikromobilności, to jest duże zagrożenie nie tylko dla e-bike'ów, ale też dla autobusów. Bo jak masz wybierać,
czy masz jechać autobusem razem z towarzystwem, które niekoniecznie wybrałeś do tego, że ci jest z nimi fajnie, i czekasz na ten autobus i dojść do niego, czy możesz sobie dla przyjemności i radości pościgać czymś takim, to wydaje mi się, że to się sporo osób dojdzie do takiego samego wniosku jak ja, że uwielbiam. No i na dodatek wykonanie jest naprawdę porządne. To jest wszystko, to nie są gięte rzeczy, to jest cięte CNC. Stary, no naprawdę jestem zdziwiony, no. Jest naprawdę fajna zabawka, na tyle, na ile do tej pory się pobawiłem. I zobaczymy, jak to się sprawdzi w ciągu lata. No bo, wiesz, nie będę tutaj odstawiał numerów, mówiąc, że to jest pojazd całoroczny, bo pewnie nie. Ale wiosna, lato i piękna, słoneczna polska jesień. Naprawdę. I do lasu spokojnie tak samo dobrze jak do parku. I na portugalskich, tych wszystkich takich drogach słabych też sobie radzi. A jak mi się uda, to jeszcze przed wyjazdem stąd zrobię wyścig z kolarzami. Na razie, bo idę. Się, wiesz co, wydurniać. Bye bye.